Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmie, w końcu w filmie makijażowym po dłuższej przerwie na moim kanale. Dawno ja nie nagrywałam takiego odcinka i powiem wam, że czuję się jakby minęło milion lat. Po prostu tak długo nie testowałam żadnych nowości i jestem podekscytowana, nie ukrywam. Także mam nadzieję, że się cieszycie, że w końcu taki odcinek się pojawia. I dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy z drogerią internetową ezebra.pl. Także kosmetyki, które tutaj będę używała, pochodzą właśnie z drogerii Ezebra. Linki do wszystkich zostawię wam w opisie pod filmem. Także wybrałam sobie trochę produktów, których wcześniej nie używałam, których nie testowałam i dzisiaj w takim starym, dobrym stylu przetestujemy sobie, pogadamy o kosmetykach. Ja już się stęskniłam, więc stwierdziłam, że na rozgrzewkę taki klasyczny teścik i pogadanka o kosmetykach będzie jak najbardziej ok, także mam nadzieję, że się cieszycie, więc zaczynamy. I zaczniemy od podkładu o nazwie Wonder Me marki Pupa Milano. Jeszcze nigdy nie używałam żadnego podkładu tej marki i ma być to podkład, który taki daje efekt perfekcyjnej skóry. Jest bardzo lekki w formule, natomiast daje wykończenie takie świeże i lekkie, wygładzające, coś takiego. I jeśli chodzi o krycie, to ma ono dać się ładnie budować. Jest również wodoodporny, także sprawdzimy, czy faktycznie tak będzie. Wybrałam numer 025. Mam nadzieję, że dobrze trafiłam tutaj z odcieniem, bo widzę, że korektor już wybrałam trochę sobie za jasny, ale jakoś go sobie najwyżej zmieszam, dopasuję i damy radę. No tutaj jeśli chodzi o podkład, zobaczcie, naprawdę fajna, taka bardzo leciutka, wodnista mocna formuła. Odcień mógłby być odrobinkę jaśniejszy, ale może dobrze w takim razie, że korektor jest trochę jaśniejszy, to sobie po prostu nałożymy go w odpowiednie miejsce, aby lekko rozświetlić twarz. Nie jest jakiś taki bardzo ciemny. I pod palcem jest takie uczucie, jakby ten podkład zastygał na taką leciutką warstwę, delikatnie pudrowo. Takie jest uczucie. Ale zobaczcie, ja rozprowadziłam sobie dłonią i wygląda naprawdę pięknie. Bardzo tak faktycznie gładko ta skóra, natomiast ja sobie jeszcze doklepię delikatnie gąbką, aby on lepiej się tutaj w tą skórę wchłonął. Gąbka delikatnie zabierze mi tutaj krycie, także ewentualnie dołożę sobie w te miejsca, w których potrzebuję więcej krycia. Bo to krycie wydaje się być takie średnie, powiedzmy. Także nakładam dłonie na resztę twarzy i doklepię również gąbeczką. I następnie wybrałam dwa korektory, stąd też przypomniało mi się, że nie chcę dokładać już podkładu, chociaż nie widzę dużej potrzeby. Natomiast coś tam bym mogła minimalnie przykryć, ponieważ ten podkład naprawdę daje ładne, takie aksamitne wykończenie, bym powiedziała. Natomiast krycie nie jest takie stuprocentowe. Na co dzień mi to nie przeszkadza, ale mogłabym spróbować tutaj dobudować warstwę, ale zamówiłam dwa korektory, w tym jeden z nich jest kamuflażem i jest to Catrice Ultimate Camouflage, czyli wersja tego korektora Camouflage Cream, który ja kiedyś uwielbiałam lata temu. Myślę, że część z was będzie pamiętało, że ja po prostu kochałam ten korektor i nawet nakładałam ten kamuflaż pod oczy. Tak, a drugi korektor właśnie, którego chciałabym użyć pod oczy, pochodzi z marki Rimmel i jest to nowość, tak mi się wydaje, nie widziałam go wcześniej, The Multitasker Concealer. Natomiast, no jak widzicie, jest jasny, naprawdę jasny, więc ewentualnie będę musiała sobie domieszać po prostu coś ciemniejszego, ale zobaczymy, może będzie ok. Jest to numer 020 Fair, a ten mam w odcieniu 015, również Fair. Także najpierw może użyjemy tego kamuflażu. On jest zamknięty w takim słoiczku oczywiście. Jeśli chodzi o konsystencję, jest taka dosyć tustawa, natomiast łatwo się ją nabiera z tego słoiczka. Ja sobie spróbuję tutaj nałożyć, gdzie mam jakieś takie niedoskonałości większe. Odrobinkę dosłownie, żeby lekko to przykryć. Najlepiej moim zdaniem taki korektor nakładać właśnie palcem, ewentualnie takim płaskim, syntetycznym pędzlem. I odrobinkę tutaj dołożę na nos, bo tutaj zawsze mam lekki taki problem z pokryciem i też z trwałością podkładów.
No powiem Wam, że na nosie wygląda tak sobie, ale to też dlatego, że ja nie robiłam długo peelingu, a tutaj jednak mam takie dosyć pootwierane pory. Ale nareszcie twarz, gdzie użyłam, jest naprawdę bardzo w porządku. I teraz spróbuję nałożyć ten korektor pod oczy. Też będę musiała sobie po prostu rozświetlić część miejsc na twarzy, żeby to mi się wszystko zgrało z tym jasnym korektorem. No jest ekstremalnie jasny, także będę musiała koniecznie tutaj sobie zmieszać z czymś, dlatego że no wyglądałoby to karykaturalnie, no nic, trudno. Także dołożę sobie odrobinkę czegoś troszkę ciemniejszego, ale rozjaśnię też o tutaj środek twarzy tym korektorem. I resztką tego, co zostało mi na gąbce, rozprowadzam tutaj pod kością policzkową, dlatego żeby tutaj też delikatnie rozjaśnić te miejsca, żeby wszystko ładnie mi się zgrało pomimo tego jasnego korektora. Już teraz widzę, że trochę za dużo nałożyłam wręcz tego korektora. Zobaczcie, naprawdę wystarczyłaby malutka ilość, aby rozprowadzić go pod okiem. Ale nic nie szkodzi. Dobrze, po prostu trzeba teraz go wklepać. I teraz mamy dwa pudry do przetestowania. Jeden jest sypki z serii True Skin od Catrice, a drugi z Hean Cashmere i to jest puder prasowany. Natomiast zacznijmy sobie od tego, bo chciałabym zobaczyć, jak będzie wyglądał pod oczami. Nie jest to typowo puder przeznaczony pod oko, na strefę pod oko. Natomiast wydaje się być spoko, tak się zapowiada. Jest z kwasem hialuronowym, transparentny i ma dawać matowy efekt. Także spróbujemy, mam nadzieję, że nie będzie za ciężko pod tym okiem. W serii właśnie tej True Skin używałam już korektora i używałam podkładu i oba były naprawdę w porządku, także myślę, że tutaj puder nie powinien mnie zawieść, ale za chwilę się okaże. No wiadomo, nie jest to teoretycznie puder przeznaczone na strefę pod oko, ale sprawdźmy to. No i powiem Wam, że bardzo ładnie wygląda pod okiem, spokojnie można na tą strefę nakładać, dlatego że dał takie również aksamitne właśnie wykończenie, bardzo ładnie tutaj się wpisał w resztę twarzy. Nie zdjął mi też krycie tego korektora, gdzie tutaj nie powiedziałam Wam wcześniej, jeśli chodzi o krycie, jest naprawdę w porządku. Jest to krycie pełne. Jeśli nałożymy tak dużo, jak ja nałożyłam tego korektora, no to jest pełne, natomiast no mówię, ja sobie troszeczkę domieszałam tutaj, ale bardzo ładnie wygląda i korektor, i puder właśnie pod okiem. Kiedyś używałam dawno, dawno również z Maka tego takiego podkładu w pudrze i właśnie tak mi się to trochę kojarzy. Mam numer 2 Natural, także spróbuję go nałożyć tak, jak kiedyś nakładałam. W celu wygładzenia zwłaszcza tutaj środka twarzy, gdzie mam, tak jak mówiłam, pory widoczne, czyli po prostu sięgnę gąbkę i nabiorę sobie ten puder gąbeczką. I zobaczymy, czy on mi tutaj ładnie pokryje. No słuchajcie, wygląda trochę... Wow, no jak taki Photoshop! Super efekt. To nie jest coś, co robiłabym na co dzień, no bo jednak to jest spora ilość pudru, tak skumulowana, plus podkład, korektor i tak dalej. Natomiast naprawdę bardzo ładny dał efekt wygładzenia. Te pory są o wiele mniej widoczne. I teraz spróbuję nałożyć go może na całą twarz. Nie wiem, właśnie walczę ze sobą, czy ten, ale chyba ten, bo dał piękny efekt, tylko takim już, wiecie, większym pędzlem, żeby nie było tego pudru aż tak dużo. Takiego matowego wykończenia na twarzy też dawno nie miałam, bo przeważnie używam pudrów takich typowo rozświetlających, tylko na środek twarzy, na nos, czegoś takiego matującego. Efekt jest naprawdę bardzo ładny, jest wygładzenie, natomiast trochę widzę takiej pudrowości, ale myślę, że to jest taki efekt, który podobałby mi się na większą okazję, właśnie nie na co dzień, bo ja lubię takie bardzo, bardzo ekstremalnie lekkie wykończenie na co dzień. Natomiast jeśli jesteście fankami pełniejszego krycia i takiej bardziej matowej skóry, no to to połączenie produktów jak najbardziej Wam się spodoba. I teraz przechodzimy do brwi i będę testowała precyzyjny pisak i cień do brwi wodoodporny Brow Art Duo
od Eveline i tutaj mam odcień. Jaki to jest odcień? Gdzie to jest napisane? 02 medium. I mamy tak, z jednej strony pisak, który naprawdę wydaje się bardzo precyzyjny, a z drugiej strony mamy... A, to się odkręca. I tutaj mamy taką końcówkę z pudrem. Nie używałam, szczerze mówiąc, jeszcze takiego produktu właśnie z pudrem, więc zobaczymy, jak mi to wyjdzie, czy w ogóle mi coś z tego wyjdzie. Najpierw chyba właśnie bym przeciągnęła tak delikatnie ten puder. No powiem Wam, że ten puder wydaje się bardzo taki delikatny i subtelny. Ale to dobrze, więc możemy sobie po prostu tak naprawdę naturalnie wypełnić brwi, tym bardziej jeśli macie kształt już taki, który Wam odpowiada i chcecie tylko na szybko wypełnić ubytki i nadać taki bardzo, bardzo naturalny efekt Waszym brwiom, żeby nie było widać, że w ogóle je wypełniałyście, ale że wyglądają po prostu lepiej, że są takie bardziej pełne. No to zobaczcie, nawet sam puder daje fajny efekt, chociaż ja nie lubię tutaj mieć takiego ubytku z przodu. Ja lubię tutaj mieć jednak podkreślony ten kształt, dlatego że u mnie te brwi, zobaczcie, tutaj są takie puste. No ale spójrzcie, ta brew, a ta, no ta wygląda zdecydowanie lepiej. I teraz coś, co ja bardzo lubię, czyli pisak do brwi. Zobaczymy, jak ten będzie się sprawdzał. Piękny ma kolor ten odcień, ponieważ... Piękny ma kolor ten odcień. Piękny ma kolor ten pisak, ponieważ jest naprawdę taki chłodny. Taki chłodny brązik. I jest bardzo precyzyjny. Nie widzę, żeby tutaj mi się cokolwiek rozlewało. Bardzo fajnie można sobie wyrysować wyraźne włoski. No i powiem Wam, że tak wypełniona brew bardzo mi się podoba. Wygląda jak taka idealna, naturalna brew, jakbym po prostu miała swoich włosków tyle, także super. Chociaż ja zrobię sobie drugą brew i tutaj delikatnie podkreślę kształt korektorem, bo jednak ten dół, zwłaszcza brwi, lubi mieć tak równiutki. I czas na makijaż oka, czyli to, co lubię najbardziej. Stęskniłam się, także na Instagramie ostatnio mogliście zobaczyć chyba dwa takie kolorowe makijaże. Kolorowe, no w takim w różach fioletach, jakie lubię najbardziej i przeważnie robię. Natomiast dzisiaj właśnie będę testować paletkę Good Vibes marki Hean i ona, zobaczcie, jak jest fajnie kolorowa. Ja chyba zrobię coś takiego w chłodniejszych odcieniach dzisiaj, tak sobie myślę. Ale zaczniemy od cienia może Desert Rose, czyli od tego matowego. Tutaj, takim mniejszym pędzelkiem typu pencil brush go nabieram i na mokrą powiekę, czyli po prostu na powiekę z bazą, wklepuję tutaj w zewnętrzny kącik. Szczerze, nie mam żadnego konkretnego planu na ten make-up, także zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Przyznaję, że ostatnio jestem fanką matowych makijaży. Kurczę, powinnam sobie nałożyć puder pod oko, także za chwilę to zrobię, żeby tutaj mi się nic nie osypało za mocno. Jestem ostatnio fanką właśnie matowych makijaży, natomiast dzisiaj chyba jakiś błysk sobie nałożymy, żeby nie było tak nudno, ale muszę nagrać w końcu mój taki standardowy, nowy standardowy make-up, bo też o to prosicie. Także albo na Instagramie, albo tutaj się pojawi tutorial właśnie mojego codziennego makijażu, wtedy, kiedy mam na to troszeczkę więcej czasu, no bo czasami po prostu tuszuję rzęsy i to jest tyle, ale jak mam chwilę czasu, no to robię właśnie taki makijaż, jaki no chcecie zobaczyć, tak? Taki w nudziakach i w matach. Zobaczcie, jak ładnie się tutaj ten cień wklepał, w ogóle nie ma żadnych dziur, bardzo tak równomiernie, odrobinkę mi się tylko osypał, ale raczej to w cieniach jest normalne, już przestałam zwracać uwagę na to tak naprawdę, ale no jednak muszę sobie zabezpieczyć to miejsce pod okiem, więc nakładam taką chmurkę z tego pudru z Catrice i teraz użyję cienia Lazy, czyli tego takiego chłodnego brązo-różu, powiedzmy, czekajcie, bo wsadziłam chyba pędzel nie chcąc też w ten błysk i ten cień nakładam również tutaj w załamanie, tylko przeciągam go już w stronę wewnętrznej części powieki. Na razie się tutaj bardzo nie przejmuję, bo będę jeszcze nakładała pewnie bazę, aby nałożyć jakiś błysk na to. Tak jak mówię, nie mam żadnego konkretnego planu, także na razie po prostu zobaczymy,
co mi z tego wyjdzie, ale naprawdę bardzo intensywne są tematy, świetnej jakości. Wiecie, że ja markę Hean bardzo lubię, natomiast no sami widzicie, że tutaj nie ma najmniejszego problemu z tymi cieniami. I teraz użyję cienia Mango, aby lekko sobie to wszystko rozblendować. Natomiast nie chcę zbyt intensywnego mieć tego koloru, więc tak naprawdę otrzepałam porządnie pędzel, aby tylko ten cień posłużył jako taka chmurka koloru w celu rozblendowania, ale żeby nie było tutaj zbyt tak intensywnie koralowo, bo to jest taki koralowy trochę odcień. Na dolną powiekę nałożyłam cień Earth, czyli taki klasyczny, też chłodny brązik. I teraz nałożymy błyski na powiekę ruchomą, także może sobie tutaj odrobinką korektora wspomogę, aby te błyski się po prostu fajnie przykleiły i były bardziej intensywne. Użyję tego korektora z Rimmela, fajnie, że jest taki jasny, bo będzie dobrą bazą i powinien tutaj fajnie wybić też intensywność tych cieni. Także zobaczymy, czy tak też się stanie. Chociaż będę nakładała takie dosyć neutralne barwy, nie idę w takie totalne szaleństwo dzisiaj z tymi tutaj błyskami kolorowymi, tylko właśnie w takie bardziej stonowane. I na większość powieki nałożę się Glow, czyli ten taki bardziej złocisty błysk. Podoba mi się, natomiast trochę za mocno zakryłam sobie ten cień Desert Rose, także nabieram z powrotem na ten mały pędzelek i dokładam sobie tutaj na zewnętrzną część powieki, tuż na ten cień złoty, błyszczący. A na wewnętrzny kącik nałożę cień Melody. On jest również jasny, natomiast taki bardziej w różowym tonie. Także ląduje na wewnętrznym kąciku oraz tutaj na wewnętrznej części powieki, łączę go z tym złocistym. I teraz znowu użyję cienia Glow, aby rozświetlić tutaj dolną powiekę, a właściwie wewnętrzną część dolnej powieki, aż do tego brązu. Taka rozświetlona dolna powieka też wygląda super. Dalej mam do przetestowania nowy eyeliner i właściwie jest to coś takiego dwa w jednym z serii Varieté od Eveline Cosmetics. I z jednej strony mamy faktycznie taki eyeliner w pisaku, natomiast nie jest to pędzelek, tylko taka bardzo cieniutka, zaostrzona gąbeczka, a z drugiej strony mamy czarną kredkę, także przetestujemy sobie i jedno i drugie, ale najpierw zrobię właśnie kreskę, coś tutaj nie mogłam zamknąć. Co prawda przyznaję, że bardziej lubię takie typowe pędzelki, ale zobaczymy, może fajnie mi się sprawdzi ten rodzaj końcówki w eyelinerze. Dobrze, jeśli chodzi o eyeliner, jest całkiem spoko, jest precyzyjny, delikatnie błyszczący, nie jest to taki całkowity mat. Jeśli chodzi o kredkę, to nie jest ona tak mega intensywnie kruczoczarna, tylko taka raczej bardziej delikatniejsza, dzięki czemu to oko może nie jest aż tak, wiecie, bardzo intensywne, ale do tego makijażu to pasuje, także ok. Teraz sobie wytuszuję rzęsy i przykleimy za chwilę sztuczne, ponieważ mam tutaj właśnie z Ezebry dwa modele rzęs marki Ardell z serii Naked Lashes. Tak się prezentują modele, u góry 424, u dołu 425 i chyba zdecyduję się na ten większy, czyli 425, on jest trochę taki bardziej intensywny, bardziej puszysty. Tamten jest taki od najkrótszych do najdłuższych rzęs, czyli daje taki efekt kociego oka. A ten jest raczej cały dosyć intensywny, ale nadal naturalny, jeśli wiecie, co mam na myśli. No po prostu te rzęsy nie są takie przeciążające, ciężkie, grube, tylko bardzo naturalne i też mamy tutaj pasek przejrzysty. Zobaczcie od razu, jak pięknie oko się otworzyło, mimo tego, że mam tą czarną kreskę na linii wodnej. No cudnie wyglądają te rzęsy, naprawdę przepiękny efekt. To jest taki efekt, jaki ja lubię najbardziej w rzęsach, czyli oko jest powiększone, one są zagęszczone, wydłużone, ale nie są takie przeciążone. No i teraz przejdziemy do makijażu twarzy, właściwie do wykończenia, czyli konturowanie lub brązer. Szczerze, zaraz muszę zerknąć, bo nie pamiętam, czy zamówiłam taki bardziej chłodny odcień, chyba nie. Tylko taki bardziej właśnie ocieplający. Tak, i jest to brązer marki Affect. Tak wygląda, prasowany. I on się nazywa Glamour Pressed Bronzer odcień Pure Joy. Taki dosyć ciepły kolor,
z delikatną złocistą drobinką w sobie. Nie jest to zdecydowanie pomarańczowy odcień, natomiast jest taki minimalnie ceglasty, czyli po prostu z odcieniem bronzerów nie jest to taki oliwkowy, tylko bardziej właśnie taki z odrobiną czerwieni. Do mojej karnacji typowo pasują takie bardzo oliwkowe bronzery, natomiast ten wygląda naprawdę spoko. A jeśli chodzi o tą drobinkę, czy coś tutaj widać? No tak minimalnie, naprawdę minimalnie, ale raczej nie jest to taki brokat. Tylko dosyć naturalny efekt, ale bronzer jest naprawdę intensywny. Ja sobie go delikatnie rozetrę takim większym pędzlem od pudru, żeby uzyskać bardziej naturalny efekt. I teraz mam dwa róże. Pierwszy jest taki nietypowy, bo to jest taka mozaika, bardziej myślę, że wyrównująca koloryt od Eveline Cosmetics. To się nazywa All-in-One Highlighter Blush. Natomiast zobaczcie, on ma w sobie odcień żółty, nawet zielony, brzoskwiniowy i takie zgaszone róże, więc myślę, że takie zmieszane razem może dać ciekawy odcień. Ale mam też taką brzoskwinkę rozświetlającą z Lovely, ale wydaje mi się, że ten brzoskwiniowy odcień do dzisiejszego makijażu to tak może nie do końca. Teoretycznie mogłoby być ok, bo tutaj rozblendowałam cienie tym... jak ten odcień się nazywał? Mango chyba. Natomiast chyba ten będzie odpowiedni. Bardziej odpowiedni niż tamten. Zmieszam te wszystkie kolory ze sobą. Zobaczę, co mi tutaj powstało na pędzlu. No najbardziej wybija się ten taki brudny róż. I nie jest to całkowicie matowy róż, mimo że tak na pierwszy rzut oka wygląda. Tylko taki delikatnie właśnie rozświetlający. Wow, bardzo ładne wykończenie tutaj dał na policzku. Ślicznie wygląda. Zobaczcie, nie jest to taki odcień intensywny, różowy absolutnie, ani jakiś taki bardzo rzucający się w oczy. Natomiast nadaje taki efekt właśnie opalonej skóry i rozświetlonej. Pięknie wygląda. Naprawdę tutaj, szczerze mówiąc, wygląda niepozornie, ale na skórze super, przepięknie, naprawdę. Ale rozświetlacz również sobie nałożę i będzie to rozświetlacz z Hean serii Starlights. Glow Highlighter, mam go w odcieniu 02 Gold Glow, mam nadzieję, że nie będzie za ciemny, bo tutaj wygląda na dosyć ciemne, a to jest piękny taki odcień brzoskwiniowy jakby. Nabieram, on jest taki dosyć miękki, w ogóle też pod palcem, bo swatchowałam tutaj nawet widać, jest bardzo miękki, ta formuła jest taka mięciutka. No jest dosyć ciemny, ale jeśli ktoś z Was ma taką karnację... typowo porcelanowo, no to może być za ciemny, natomiast przepięknie iskrzy. Jest to taka, no może nie iskrzy, tylko daje taki efekt tafli bardzo intensywnej. Zobaczcie, no przepięknie wygląda. Cudne, bardzo, bardzo intensywny, czyli to jest taki rozświetlacz dla fanek bardzo intensywnego błysku, jak widzicie. Zostały nam tylko usta. Bardzo chciałam zrobić czerwone usta. Zamówiłam też czerwoną konturówkę z Rimmela Exaggerate. Dobrze mówię? Tak. Natomiast, no jak się okazało, oczywiście zrobiłam makijaż, do którego czerwone usta no nie za bardzo pasują. I tak się spodziewałam, że może to się skończyć, więc zamówiłam też coś takiego bardziej neutralnego. I tutaj będzie idealnie się wpisywać w ten make-up. Muszę stworzyć niedługo coś właśnie z czerwonymi ustami, bo bardzo dawno takich nie robiłam. I to jest też konturówka z tej samej serii z Rimmela, numer 018 Addiction. I gdzieś, o tu jest błyszczyk, marki Bourjois, Gloss Fabulo 02 Golden Girl. I to jest też coś takiego typowo mojego, czyli nudziakowy błyszczyk z drobinkami. Jeśli chodzi o tą konturówkę, bardzo mi się spodobała, ponieważ ona jest taka zakrzywiona. Nie jest taka bardzo cieniutka, natomiast tutaj ta końcówka jest zaostrzona na tyle, że bardzo fajnie się zapowiada, że będzie precyzyjna, a jednocześnie będzie można nią wypełnić usta. Także zobaczymy, jak to się w praktyce sprawdzi. Piękny odcień, taki chłodny, idealnie pasuje do tego makijażu. Natomiast jeśli chodzi o ten błyszczyk, on jest dużo cieplejszy, więc żeby tak trochę stonować ten chłód na ustach, nałożę sobie ten błyszczyk na całe usta, na całe wargi, ponieważ zazwyczaj na środek nakładam błyszczyk dla takiego podkreślenia tego delikatnego i rozświetlenia środka ust, ale ten błyszczyk nałożę
na całe usta? Chociaż zobaczcie, on wcale nie wygląda tak bardzo intensywnie, ale wklepię go jednak w całość. Nie jest to taki intensywny, mega kryjący kolor. No, fajnie to wygląda razem. Właśnie ten chłodniejszy odcień konturówki, która ma naprawdę bardzo fajną formułę. Spokojnie można nią wypełnić całe usta i nie jest taka sucha, tylko taka dosyć miękka, ale nadal precyzyjna. Błyszczyk nie jest klejący na ustach, taki trochę żelowy. No może minimalne takie klejenie typowe dla błyszczyka, ale nie jest to coś takiego bardzo intensywnego. No nie. I bardzo fajnie wykończył ten błyszczyk makijaż. Ja uwielbiam błyszczące usta, także w matach dosyć rzadko się pokazuje. A błyszczyk na ustach jednak to jest to, co dodaje takiej wisienki na torcie. Mam nadzieję, że makijaż Wam się podobał i że cieszycie się, że pojawił się jakiś film makijażowy, także dajcie znać, co Was tutaj najbardziej zaciekawiło. Moim faworytem jest paletka, ponieważ te cienie dają genialny efekt. Naprawdę są bardzo fajne, zwłaszcza maty zrobiły na mnie duże wrażenie. Błyski też dają radę nieźle, ale te maty są tak intensywne i to, że one się przepięknie ze sobą łączą, nie robią żadnych plam i są bardzo intensywne już od takiego pierwszego nałożenia. Naprawdę super. I co jeszcze? Rzęsy są świetne, ale jeszcze ten puder Cashmere od Hea. No, coś takiego, po co ja normalnie nie sięgam, ale myślę, że teraz będę, ponieważ rzadko używam prasowanych pudrów o matowym wykończeniu, ale ten wygląda przepięknie, daje taki efekt wygładzenia. Podkład też mi się bardzo fajnie sprawdził, także tutaj kilka naprawdę ciekawych perełek. Także wypowiedzcie się w komentarzach, co Wam się najbardziej spodobało i jak Wam się podoba makijaż, efekt końcowy. Także dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że w opisie pod filmem znajdziecie wszystkie linki do kosmetyków na stronie ezebra.pl. Tam możecie sobie je również zakupić. No i to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!